dał się Ci wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych. Uroczystość ślubowania i nadania stopni nauczyciela mianowanego odbyła się w odnowionej sali konferencyjnej Polkowickiego Ratusza. To nie tylko szkoły podstawowe, ale również i przedszkola, ponieważ tam też są nauczyciele, więc bardzo cieszy to, że w naszych placówkach nauczyciele chcą się kształcić. Coraz więcej mamy nauczycieli z wyższym i najwyższym stopniem awansu zawodowego. Przepustką do tego stopnia awansu zawodowego nauczycieli jest egzamin potwierdzający podniesienie kwalifikacji. Egzamin polega na zadaniu pytań przez komisję. Tych pytań jest kilka i tak naprawdę nie wiemy, jakie te pytania będą. Są to z zakresu ogólnie pedagogiki, z zakresu prawa oświatowego i takiej naszej codzienności, czyli spotkania z rodzicami, nasze reakcje na różne problemy. Pracuję w klasach 1-3, ale również jako specjalista, jako oligofrenopedagog, czyli z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i też jako tyflopedagog, czyli z dziećmi z zaburzeniami wzroku. Myślę, że nauczyciel jest taką osobą, która jednak chce dążyć do celu i chce poszerzać swoje kwalifikacje, by jak najlepiej spełniać się w swoim zawodzie. Miłym dodatkiem do aktów nadania były róże oraz drobne upominki. Kolejnym stopniem awansu zawodowego jest teraz nauczyciel dyplomowany. Życzymy powodzenia.